W rolach głównych: Serce z kamienia, odcinek 8. W pozostałych rolach: Puść, czekają na mnie. Kto na ciebie czeka? Muszę już iść. Chodź. Wejdźmy do altany. Po co? Żeby zobaczyć, jak to jest. Co takiego? Nie zadawaj tylu pytań. Czy to nie jest wspaniale? Nie wiem. Dzięki za koniak. Nie ma za co. Wrócisz jeszcze do Las Cúspides? Jeśli mnie nie przegonisz. Powinieneś nas odwiedzić i poznać moją ciotkę. Ja? Z przyjemnością. A więc do zobaczenia jutro. Do jutra. Dobrej nocy. Dobranoc. Odprowadzić cię do auta? Nie, dzięki. Biedaku, gdybyś wiedział, co cię czeka, natniesz się tak, jak się jeszcze nigdy nie naciąłeś. Na pewno nie chcesz? Nie trzeba. Dzięki. Adiós, Marisa. Buenas noches. Zebrałem was, żeby porozmawiać o produkcji. Przede wszystkim chcę podkreślić, że Las Cúspides to firma, a nie instytucja charytatywna. To interes, który musi przynosić dochody. Mam wrażenie, że o tym zapomnieliście. Produkcja na ranczu spadła o 10% w ostatnim roku, a wszystko przez waszą nieudolność i oszustwa. Myślicie, że jestem naiwny? Nawet jeśli nie wiem dokładnie, co robicie, to jedno wam mogę powiedzieć.
Lo que les quiero decir esta noche es muy sencillo. Si las cúspides... Mogę się nauczyć naśladować ten głos. Przyniosłam kolację. Dziękuję. Umierałem z głodu. Dziś znowu odwiedzisz moją siostrzenicę. Po to tu jestem. Czekam tylko na sygnał. Uczyłem się właśnie naśladować głos Don Arona Staś. Musisz być ostrożny. Proszę się nie martwić. Poprzednim razem poszło ci świetnie. Gratuluję. Moja siostrzenica wierzy, że widziała ojca. Teraz jednak masz przemówić. Postaraj się. Bardzo dobrze się przygotowałem. Proszę się nie martwić. Czekam o 4 rano. Sì, signorita. A sus órdenes. Do usług. Perfecto. Con permiso. To ja jestem twoim ojcem. Skąd ci się wzięły wątpliwości? Sabina mi powiedziała. Okłamała cię. To nie było kłamstwo. Chcę, żebyś mi powiedział, kto jest moim ojcem. Ja nim jestem. Kłamiesz. To prawda. Wiem, że kłamiesz. Ale skoro wolisz kłamać, to odejdę z domu i nigdy mnie już nie zobaczysz. Ile razy mam ci powtarzać, że mówię prawdę? Sabina powiedziała mi to umierając. Nikt nie kłamie w takiej chwili. Powiedziała mi, że nie jesteś moim ojcem. Imię mojego ojca zaczyna się na A. Kto nim jest? Nie znam nikogo o imieniu na A. To ja jestem twoim ojcem. Kłamiesz, Cruz. Jestem twoim tatą. Jeśli mi nie powiesz, jutro rano odejdę z domu i sama dowiem się prawdy. Tato? Gdzie jesteś? Przyniosłam ci kwiaty.
Co za koszmar. Dziś na lotnisku został zatrzymany gwatemalski handlarz, przemytnik narkotyków, Otto Roberto Herrera, uznawany za najgroźniejszego przestępcę w Ameryce Południowej. Zjawił się na lotnisku, by odebrać swoją narzeczoną. Tej nocy prokurator generalny Rafael Macedo poinformował... Już dłużej go nie zniosę. We wszystko się wtrąca. Jak dalej tak pójdzie, to interes diabli wezmą. Co rozkażesz? Zabij go. Trzeba zabić prokuratora, jego i całą rodzinę. Kto tam? Aida. Już idę. Co się stało? Miałam straszny sen. Nocny koszmar. To okropne. Czuję się taka samotna. Dlaczego? Mogę usiąść? Jasne. Przepraszam za bałagan. Czemu jesteś smutna? Czasem myślę o mamie. Dawno temu zmarła? Miałam wtedy 3 lata. Pamiętasz ją? Trochę. Niektóre zapachy i obrazy mi ją przypominają. A twoi rodzice? Co się stało? Nie chcę o nich rozmawiać. Czemu? Lepiej pomówmy o twoim chłopcu. Chciałabym, żeby nim był. Jest przystojny. Bardzo. Nie wiesz, jak mi się podoba. Ciągle o nim myślę. Kiedy się w nim zakochałaś? Ile razy go widziałaś? Tylko kilka razy. Ale się zakochałam. A on? Nie wiem. Powiedział mi, że jestem bardzo ładna. Ale ma narzeczoną. To co? Odbijesz go i po zawodach. Nie mogłabym. W miłości i na wojnie wszystkie chwyty są dozwolone. Nasz poemat miłości. Tak, to nasz poemat miłości. Na zawsze. Tak jak ci obiecałem. Chciałabym mówić o tobie na kongresie głuchych. Pokazywać twój portret ślepcom. Nikomu cię nie oddać.
żebyś wróciła, nie odchodząc. Signora Ortega.